Czy nyska prokuratura wchodzi w lokalną politykę? W czyim interesie działa nyska prokuratura? Bo na pewno nie w interesie obywateli. Prywatne postępowanie, które powinno być prywatną drogą załatwiane, a jest załatwiane drogą publiczną. Także dla mnie to jest, no, można to nazwać absurdem, myślę. Złota oferta w Castoramie, a w ofercie złote rabaty na farby, karnisze, panele podłogowe, drzwi i wiele innych artykułów. Złota oferta w Castoramie. Castorama Nysa zaprasza. Czy nyska prokuratura wchodzi w lokalną politykę? Takie pytania zadaje sobie Miłar Kokoszka, niezależny dziennikarz społeczny portalu Nysa. I nie tylko on pyta, dlaczego prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko dziennikarzom, a umorzyła na przykład sprawę zanieczyszczania powietrza przez nyską odlewnię żeliwa. Wygląda na to, że nyscy prokuratorzy rozumieją pojęcie interes społeczny zgoła inaczej niż obywatele. Jak już informowaliśmy wcześniej, prokuratura prowadzi przesłuchanie w sprawie rzekomego zniesławienia Marty Klubowicz. Podstawa prawna takiego działania jest jednak dyskusyjna. Znieważenie co do zasady jest oskarżenia prywatnego. Dokładnie o tym kodeks karny wskazuje. Co prawda też pozwala jakby w szczególnym interesie społecznym ściganie z oskarżenia publicznego przez prokuratora, no ale powiedzmy sobie szczerze, no tutaj takiego interesu nie ma. Zniesławienie w polskim prawodawstwie ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy narażony jest ważny interes społeczny, prokuratura może podjąć się prowadzenia takiego śledztwa. W tym przypadku ważny interes społeczny do podjęcia śledztwa na koszt podatnika jest bardzo wątpliwy, mówi Tomasz Hankus. Ta osoba powinna wnieść po prostu pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych i po prostu płacić za taki pozew, a nie za nasze pieniądze prowadzić swoje postępowanie. No właśnie, bo prokurator, podejmując decyzję o tym, że z oskarżenia publicznego ściga się znieważenie, powoduje, że są koszty? No są koszty po stronie Skarbu Państwa. Nie po stronie tej osoby zainteresowanej, czyli byłego dyrektora NDK. Ale wtedy, jeżeli prywatnie skarżymy, nawet z kodeksu karnego, to nie ma śledztwa policyjnego. Nie ma ani policyjnego, ani prokuratorskiego. Czy to nie jest tak, że prokuratura jakoś, w jakiś sposób już niemalże polityczny angażuje się po której ze stron? W sporze pomiędzy dziennikarzem a władzą. Można odnieść takie wrażenie, zwłaszcza w opozycji do przypadku, który miał miejsce ostatnio. W zasadzie chodzi o sprawę z odlewnią, gdzie były takie, powiedzmy, choćby podejrzenia, bo WIOŚ wykazał nieprawidłowości w używaniu urządzeń filtrujących i tu już jest takie podejrzenie, dlatego myślę, że zachodziły przesłanki do wszczęcia śledztwa, mimo to odmówiono wszczęcia śledztwa, twierdząc, że to są poszlaki. A tutaj prokuratura bierze prywatne postępowanie, które powinno być prywatną drogą załatwiane, a jest załatwiane drogą publiczną. Także dla mnie to jest, można to nazwać absurdem, myślę. Autor mocnych dziennikarskich artykułów, Miłar Kokoszka, tak motywuje słowa, które wypowiedział pod adresem Marty Klubowicz. Jeszcze raz przypomnę, Marta Klubowicz jest to osoba, która poświadczyła nieprawdę w dokumentach finansowych kierowanej przez siebie placówki publicznej. Więc dla przeciętnego człowieka jest to oszustwo. Do tego jeszcze dochodzą wyczyny Klubowicz na zwolnieniu lekarskim. I to jest kolejny skandal i afera. Dlaczego była na zwolnieniu? Brała 5000 zł miesięcznie za udawanie chorego. Kokoszka uważa, że prokuratura uderza w wolność słowa i zamiast rozliczać władzę, rozlicza obywateli za to, że mają odwagę władzę krytykować. W czyim interesie działa nyska prokuratura? Bo na pewno nie w interesie obywateli.
Według ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i orzeczeń Trybunału w Strasburgu w przypadku zniesławienia dziennikarze powinni odpowiadać przed sądem cywilnym, bo już sama możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności za zniesławienie jest nieproporcjonalną ingerencją w swobodę wypowiedzi. Knebluje wolne media, wywołując tak zwany efekt mrożący. Zniechęca innych dziennikarzy do odważnych publikacji. Czy właśnie taki cel, by zamrozić swobodę wypowiedzi w lokalnych mediach, przyświeca niskiej prokuraturze? Zgodnie ze stanowiskiem Strasburga, tak to można odczytywać. Złota oferta w Castoramie, a w ofercie złote rabaty na farby, karnisze, panele podłogowe, drzwi i wiele innych artykułów. Złota oferta w Castoramie. Castorama Nysa zaprasza. Centrum Językowe Ekspert zaprasza na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Przyjdź, zobacz, zapisz się. Nysa, rynek 36B. Centrum Językowe Ekspert. Jakość w nauczaniu.